Kiedy czytałem tę książkę, najpierw przejrzałem, bo nie miałem czasu i oczywiście zajrzałem tam, gdzie było coś o mnie. I wzruszenie mnie ogarnęło, bo ja nawet niektórych rzeczy zupełnie nie pamiętałem. I dzięki tej książce sobie przypomniałem, jak nakręciliśmy pierwszy odcinek, kiedy pan Kracy zamieszkał u nowego pana. I nie pamiętałem tej sytuacji. Czyta się to cudownie, szczególnie to cudownie czytają tacy ludzie w moim wieku albo trochę młodsi, gdzie znajdują w tej książce swoją młodość, swoje dzieciństwo. Taka nostalgia za tamtym czasem, który z jednej strony był czasem smutnym i przygnębiającym, a z drugiej strony no, tym się nie pamięta, kiedy się jest młodym. I ta książka właśnie coś takiego, ten czas przypomina. Niektórych szczegółów się zupełnie nie zna, bo jest bardzo wnikliwie napisana, jest mnóstwo zdjęć, bardzo pięknie wydana, świetna lektura, którą można czytać co jakiś czas. To nie jest taka książka, którą trzeba od deski do deski przeczytać. Można sobie przeczytać jeden, drugi rozdział, potem odłożyć, potem do niej wrócić. Świetna lektura.